Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Panie nasz Boże, rocznicę poświęcenia tego kościoła, Tobie oddane złożę na wysokie ogniwo. Niech ona stanie się dla Niego źródłem łaski i radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Tobie, Boże Ojcze, wszechmogąc, w jedności Ducha Świętego. Oh,
pan Wiesław Świątek, sekretarz gminy Tlatowicz, pani Lilia Barbara Skutka, ksiądz Arkadiusz Rakoczy, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Wielkolesie, miała być kapela pana Ptasińskiego, ale nie dotarły, chyba za gorąco. Szanowni zebrani, uroczystość dzisiejsza poświęcona jest pięknemu jubileuszowi długoletniego, zgodnego pożycia małżeńskiego naszych mieszkańców gminy Latowicz, którzy obchodzą złote gody, szmaragdowe gody, diamentowe gody i żelazne gody. Najpierw powtarzają panowie, a później pani. Dziękuję ci, żono. Dziękuję ci, za to wszystko, co uczyniłaś. Że nasze małżeństwo jest godne, szczęśliwe i trwałe. A teraz poproszę panie. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Za to wszystko, co uczyniłeś. Za to wszystko, co uczyniłeś. Że nasze małżeństwo jest godne. Że nasze małżeństwo jest godne. Szczęśliwe i trwałe. Dziękuję. A teraz poproszę pana przewodniczącego i panią sekretarz o dokonanie aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. I poproszę pary obchodzące złote gody o wystąpienie tutaj. Pięćdziesięciolecie. Państwo, a teraz postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze Bronisława Komorowskiego, z dnia 30 kwietnia 2015 roku odznaczeni zostali mieszkańcy gminy Latowicz za długoletnie pożycie małżeńskie. Czyli nie mamy pana wójta, ponieważ jest małżeństwo. Jedyna Benedykt i Daniela, Komorek Eugeniusz i Zofia, Konstanty Tadeusz i Helena, Krupa Stanisław i Teresa, Kwiatkowski Bernard i Mirosława, Przedlacki Ryszard i Zofia, Freda Marian i Stanisława, Saganowski Wacław i Krystyna, Sikora Stanisław i Władysława, Niechętek Jan i Zofia. Ojczyzna to małżeństwo przede wszystkim. Brawo! W uroczystości uczestniczą jubilaci obchodzące szmaragdowe gody, czyli 55-lecie pożycia małżeńskiego. A są nimi Sadowscy Stanisław Kwiatkika, Pietrasik Henryk Stanisława, Pałacki Ryszard Marianina, Zagrawski Andrzej i Albina, Kasiński Stanisław i Teresa. Dobre.
Zostańcie Państwo dokładnie, to będzie to zdjęcie. Pani spojrzy tutaj. Czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego. Wnuczek Jan, Jarina, Zajmar, kawaler przy pani, a nie gdzieś tam obok. Wojtek, Marek, Czołgika, Kajewniczek, Stefan i Marianna, Strzelec Mieczysław i Marianna, Brekwiel, Karzyńcu, Mierzew i Janina, ale jest pana na przykład. Wojna, Wacław i Karol. Dużo zdrowia. Pan Strzelec musi żonie przekazać życzenia. Dużo zdrowia. To dla żony również i dla pana. Gratulacje za wieloletnie pożycie małżeńskie i dalszych lat zdrowia. Na 65 przyjedzie. Tak, na 65. To jest to dorosłe. Gratulacje za wieloletnie pożycie małżeńskie i dalszych lat zdrowia. I tak, byśmy się spotkali. Do 80! To ja zrobimy zdjęcie. Uwaga. Piękny uśmiech poprosimy. To muszę dodatkowo jeszcze zrobić. To za to pieszczenie. I najwięcej 65 lat pożycia małżeńskiego, czyli żelazne gody mają Państwo. Marianna i Tadeusz Kowalscy, Zawiska Stanisław i Zofia, Świt Stanisław i Marianna, a przybyli tylko Państwo zawrotcy, Marona i Marianna. Gratulacje, gratulacje za wieloletnie pożycie małżeńskie i życzymy dalszych panów w zdrowiu i marcu. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowieńka. Dziękuję. Ja również gratuluję. Stańcie Państwo. Proszę wziąć małżonkę tak bliżej, tak, no, no, tak jak za dawnych dobrych czasów. I teraz. Ja bym chciał, rozmawiałem z panem wójtem i on Państwa wszystkich bardzo przeprasza za to, że no nie może uczestniczyć w tej uroczystości, jest mu przykro, ale no, tak jak ma obowiązki służbowe, inne tam samo ma i rodzinne. Państwo jubilaci, wszyscy to myślę, że zrozumieją. Wyjechał z rodziną na urlop nad morze, no i miał wszystko tak zaplanowane już ten wyjazd. Także bardzo przeprasza i wszystkim bardzo dużo zdrowia życzy i gratuluję tego pożycia wieloletniego wszystkim jubilatom i na dalsze lata życzę błogosławieństwa i zdrowia pożycia. Wszystkiego bardzo dobrego. Bardzo, a ja proponuję właśnie toast za Państwa wszystkich jubilatów. Zaśpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie, a kto zdrowia nie wypije, i jeszcze długo żyje. Wszystkiego dobrego. Panie przewodniczący, zapraszamy. Z czworgiem dzieci są Państwo? Nie wiem. Jak się nazywacie? Zajma, tak? A imię pani jak? Cecilia. Cecilia, pan? Piotr. Piotr. I ile lat mieliście się pobierając? Ile lat pani miała, pani Cecilio? 12. Nie. Lepiej jak 20, tak? Bo dzisiaj ile pani ma lat? Ślicznie będę miała 80. No to ładny wiek. A pan Piotr, ile lat?
A nie wiem. Nie wie pan jeszcze. 77. To młodszego sobie pani wzięła? No. Do wychowania. Do wychowania. Czworo dzieci, tak? A wnucząt ile? A trzeba by liczyć. Trzeba by liczyć 10. 10, tak? A prawnucząt? 11 w drodze. O, jakie. Chwalić rozrodczość. Chwalić. A państwo skąd są jeszcze, powiedzcie mi? Strasboru. Z Strasboru. Tu jest dobre powietrze do rozmnażania, jak widzę. Coraz to gorsze. Było. Wszystkiego dobrego życzę państwu. No i państwo nockowie, którzy mają również czworo dzieci, tak? Pani imię, jak jest? Alina i? Janek. A, Alina z Jankiem, no to ładnie. A wnukcząt ile? 8. A prawnucząt? 6. Ale dwoje w drodze. Jeszcze dwoje w drodze. I skąd państwo są? Transbór. Też z Transboru? Tak. Coś w tym Transborze się dzieje rzeczywiście. A ile lat mieliście wychodząc z pani, wychodząc za mąż? Ile lat? Ja skończyłam 18 w lutym, a w maju wyszłam za mąż. Ale pan starszy trochę, co? Po wojsku? Po wojsku. Właśnie przyszedł wojska i coś się, że nie chciałam mi dorosnąć. 3 lata, bo ja... No tak, ja to te lata były, to te lata były. Zagierka. No to brawo Transbór. Dwie pary mamy z Transboru, które, proszę państwa, mają czworo dzieci i otrzymujecie od państwa ode mnie nagrody specjalne. Ja przyjadę celowo do Transboru i wam przywiozę. Nie jednej panience sześciu aniołów służy, te sześciu aniołów tak sobie śpiewają. Nie jednej panience w nich kreator zagrają. Pierwszy anioł niesie lilię pachnącą, drugi anioł niesie świecę gorejącą, trzeci anioł niesie ruciany wianeczek, czwarty anioł niesie ślubny pierścioneczek, piąty anioł niesie od Boga małżeństwo, szósty anioł niesie im błogosławieństwo. A która panienka z chłopcami się lubi, ciało jej powszechne, a duszę zagubi. A która panienka chłopców nie kochała, to ją Matka Boska będzie wianowała. To ją Matka Boska będzie wianowała. Brawo! Co słychać? TV.